Proszę Państwa, kolejny punkt, nasz program, likwidacja z dniem 31 stycznia 2013 domu dziecka nr 7 wśród Naczelnej 12 w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 904, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Iwana Czarnowska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Z dniem 31 stycznia likwiduje się dom dziecka nr 7 przy ulicy Naczelnej. Przebywa tam 28 dzieci. Dzieci znalazły miejsce w innych placówkach małych, kameralnych, 14-osobowych. 18 zostało przykierowanych do dawnego domu dziecka nr 1, czyli do grup mieszkaniowych. Kolejne, w tym dwójka rodzeństwa, do innych domów, do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, w tym grup usamodzielnienia. Pracowników czterech znalazło zatrudnienie aktualnie w domu dziecka nr 1, czyli ulica Kuchnicza. Pozostali otrzymają odprawy. Część z tych osób to osoby zatrudnione na kartę nauczyciela, część pracownicy zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii jest pozytywna opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, jednogłośna. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, ale mamy zgłoszenie spoza rady. Czy na sali jest obecna pani Monika Cnota? Jeżeli tak, to zapraszam panią do głosu, zapraszam do mównicy. Dom dziecka nr 7, dom dziecka, który ma być zlikwidowany. Pomimo tego, że nie ma decyzji Rady Miasta Krakowa, decyzji prezydenta, nasza placówka jest zlikwidowana od 2 maja 2012 roku. Wtedy to dyrektor domu dziecka Alinowa została powiadomiona o konieczności wszczęcia procedur związanych z likwidacją. Do oficjalnego spotkania z pracownikami pedagogicznymi doszło dopiero w dniu 13 lipca. Gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez panią Szynowską i panią Samę powstrzymał decyzję o likwidacji, nie przedstawiając pracownikom harmonogramu likwidacji, nie zapoznając uprawnienia wynikającymi z likwidacji. Właściwie słowa likwidacja nie używano, zastępowano pod słowem przekształcenia. Nie mogliśmy uzyskać wsparcia ze strony Rady Dzielnicy, ponieważ MOPS nie zawiadamiał radnych o swoich zamierzeniach. To pracownicy domu dziecka indywidualnie domagali się działań informacyjnych ze strony radnych. O zamiarze likwidacji nie zostały również powiadomione związki zawodowe. Głównym powodem likwidacji są chyba wysokie koszty utrzymania placówki. Jak podaje MOPS w uzasadnieniu, to kwota 5729 zł. Z wiedzy naszej księgowej wynika, że kwota została nadwyżona i rzeczywiście wynosi 4700 zł. Wysokie koszty wynikały z konieczności osiągania standardów dotyczących opieki i wychowania. Dotyczyły one dostosowywania pomieszczeń i bazy do wymagań kolejnych ustaw i rozporządzeń oraz świadczenia wobec podopiecznych specjalistycznej pomocy. Zatrudnianie ludzi niezbędnych do podnoszenia jakości opieki i wychowania, pedagogów, psychologów, terapeutów, instruktorów, zajęć dodatkowych. To generowało koszty. Doposażenie placówki i kolejne remonty również generowały koszty. Placówka stale poddawana była kolejnym kontrolom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, również NIP-u. Ostatnie wyniki kontroli z marca Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są bardzo pozytywne dla placówki i dotyczą one wysokiej jakości świadczenia usług wobec podopiecznych w domu dziecka nr 7. Rzeczywiście w wychowankowie znaleźli nowe miejsce do mieszkania. W tamtych miejscach nie zatrudnia się już specjalistów. 14-osobową grupą wychowanków w większości bardzo z dużymi trudnościami wychowawczymi zajmuje się jeden wychowawca, jedna osoba przez 12 godzin dziennie. Wyobraźcie sobie Państwo, że macie w domu pod swoją opieką 14 dzieci i odpowiadacie praktycznie za wszystko, za sprawy bytowe, opiekuńcze i wychowawcze. Czterech pracowników rzeczywiście zdecydowało się na podjęcie tej pracy. Zrezygnowali z uprawnień wynikających z karty nauczyciela, rozwiązali umowy o pracę na porozumieniu stron i od września pracują na ulicy Gertrudy.
Podpisano z nimi umowy jedynie na czas określony. Rezygnowano z umów na czas nieokreślony, będąc maszyną dziecka. O pozostałych osobach, wychowawcach, fizyk, sekcji i siedmioro, pracownikach administracji obsługi, gdzie liczba dochodzi prawie do 10 osób, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zapomnio. Są to osoby z długoletnim stażem pracy, często w okresie ochronnym. Będą zwalniane i na pewno będzie im trudno znaleźć jakiekolwiek miejsca na rynku pracy. Z tego względu, że do tej pory nie mogliśmy używać słowa likwidacja, wielu z nas nie może korzystać z programu przekwalifikowania się, ponieważ chcąc skorzystać z jakiegokolwiek programu, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty. Więc czekaliśmy na obrady miasta z niepokojem. Nasi byli wychowankowie to osoby trudne wychowawczo. Niemniej jednak uważamy, że samo usytuowanie budynku przy ulicy Naczelnej sprzyjało oddaleniu ich, separowaniu od miejsc zagrażających typu planty, galeria, korce. Na wielkim obszarze budynek jest okolony ogromnym ogrodem. Mieli możliwość swobodnego uprawiania sportów, bezpiecznej rekreacji, wychowania przez pracę. W pobliżu naszego domu dziecka są liczne kultury, kluby sportowe, szkoły, jest cisza i zieleń. Z wieloma instytucjami współpracowaliśmy, dzieci miały wszędzie blisko. W tej chwili przy ulicy Gertrudy warunki geometralnie zmieniły się. Jest to niedaleko, możecie Państwo podejść i sami ocenić, czy jest likwidacja naszego domu dziecka będzie z korzyścią dla naszych dwóch podopiecznych. Tworząc nowe miejsca zamieszkania dla naszych dzieci, nie pomyślano o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą usytuowanie mieszkania przy ulicy Gertrudy. Jednocześnie nie poinformowano oficjalnie mieszkańców 903 o zamiarze otwarcia tam pogotowia opiekuńczego dla chłopców. Tego pomysłu również nie dała kontekstu zmiany Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czyżby ta sprawa była tajemnicą, a może są wobec tego miejsca inne plany? Do naszego domu dziecka zgłaszają się mieszkańcy osiedla, dopytując się o dalsze losy i przedstawiają nam różne wizje dotyczące naszej przyszłości. Zaznaczam, że budynek został ofiarowany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej z przeznaczeniem na użytek dla dzieci. Uważamy, że jeden opiekun nie jest w stanie zapewniać rzetelnej opieki na 14 wychowanków. W tej chwili na ulicy Gertrudy przebywają 4 osoby, które są leczone psychiatrycznie, za posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i troje leczonych jest z powodu zaburzeń zachowania. Czy ta decyzja o likwidacji domu dziecka nr 7, gdzie było zatrudnionych wielu naprawdę specjalistów, nie będzie generować w przyszłości negatywnych kosztów społecznych? My specjaliści doświadczeni uważamy, że tak, że będzie. Nasze propozycje związane z ewentualnymi przekształceniami domu dziecka nr 7 w placówkę specjalistyczną nie spotkały się z przychylną opinią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po czym dowiadujemy się, że Miejskie Ośrody Pomocy Społecznej poszukuje stowarzyszenia lub fundacji do prowadzenia zakupu zatrudnienia do 10 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał i nie pomyślał o pracownikach, które ma już w swoim zapleczu i których wykształcił, bo przecież do wielu kształtów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca. Co Państwo o tym sądzicie? W naszej pracy były porażki i sukcesy. Liczyliśmy, że nasz wieloletni trud i starania zostaną docenione, choćby na koniec istnienia placówki. Liczyliśmy na otwarte, szczere spotkania, informowanie nas o planach czy zamierzeniach. Liczyliśmy na współpracę. W uzasadnieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wspomniano nic o rodzinie dzieci. Kolejne zmiany warunków bytowych, w tym zmiany szkół, zmiany środowisk koleżeńskich, na pewno nie będą sprzyjały stabilizacji i tak też trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani Marta Marlena, bardzo proszę. Ja przepraszam, jeżeli umknęło już do dotychczasowej dyskusji, ale chciałam zapytać Panią Dyrektor, bo tak mamy przynieść
24 dzieci na ulicy Gertrudy 2 przez 3 rozumiem, że 3 to jest numer mieszkania, a zatem jak duże to jest mieszkanie, w którym się pomieści 24 dzieci, a teraz słyszymy, że tam jeszcze już są jakieś dodatkowe. Stąd no, bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego, jak duży jest to lokal i co do tej pory było w tym lokalu. Czy on był pusty, czy na potrzeby domu dziecka został opróżniony i coś stamtąd przeniesione z kolei. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny do mnie jeszcze. Bardzo proszę, zapraszam. Szanowni Państwo, mam takie dwa pytania. Jedno pytanie, żeby Pani Dyrektor próbowała określić precyzyjnie formę przeznaczenia tego budynku po likwidacji domu dziecka. Czy to oznacza, że tam będzie pogotowie opiekuńcze, jak te plany wyglądają i czy cały budynek będzie zajęty przez to pogotowie opiekuńcze? Takie z informacji docierają, a tego uzasadnienia w projekcie uchwały nie ma. Druga kwestia, chciałbym, żeby Pani się odniosła do tych rzeczy, o których przedstawiciele pracowników mówili, ponieważ mamy do czynienia z kolejnym źle przygotowanym procesem przenoszenia likwidacji pracowej. Jakakolwiek uchwała, która wpływa na Wysoką Radę, dotyczy likwidacji, przenosi, zmiany, jest źle przygotowana i występuje wiele problemów związanych. Z tych informacji, które faktycznie do nas docierają, standard wykowawczy może ulec pogorszeniu. Stąd pytanie, dlaczego na przykład nie zadbano o to, żeby tych wykowawczych kierować do rodziny dziecka albo do rodzin zastępczych. Druga rzecz, mamy sprawy pracownicze, które są ważne. Trzeba przynajmniej postarać się zapewnić, jeżeli nie pracę, to wiemy, jaka jest sytuacja, to przynajmniej chociaż kolejny program kwalifikowania dla tych osób. Również zostały źle przygotowane. Więc ja bym chciał dowiedzieć się, spróbować wreszcie poznać datę, kiedy my będziemy procesy likwidacji pracy, które trzeba robić, przenosić zmian, przygotować tak, że one będą odpowiadać pewnym standardom, które zdecydowano. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę panią dyrektor Szanowską o usunkowanie się zadanych pytań, tudzież wyjaśnienie tych wątpliwości, które zostały już zaprezentowane. Szanowni Państwo, postaram się kolejno najpierw odnieść do tych pytań, uwag, sugestii pani Moniki Cnoty, przedstawicielki placówki. Spotkanie z pracownikami odbyło się faktycznie 13 lipca. Uczestniczyłam w spotkaniu, przedstawiając założenia do likwidacji tej placówki. Co robimy z dziećmi? Co proponujemy zatrudnionym opiekunom, wychowawcom i personelowi pozostałemu? Nie ukrywamy, wierzymy, że sytuacja z zatrudnieniem jest rzeczywiście ciężka. Za chwilę tego przedstawię. Z kolei jestem winna Państwu jedną informację, której nie podałam przy uzasadnieniu, przy zapomnieniu. Mamy zgodę wojewody na likwidację placówki, bo taka zgoda przez wojewodę musi być i w uzasadnieniu wystąpieniu do wojewody podaliśmy, gdzie dzieci znajdą swoje przyszłe miejsce. To nie jest tak, że dzieci, które zdecydowali placówek, wychodzą i są zgrupowane wbrew przepisom, niezgodnie z przepisami i wszystkie są w jednym miejscu, tak jak pani radna Fadena 24 przy ulicy Gertrudy. Jest to rzecz nieprawdziwa i niemożliwa w ogóle do zrealizowania. Kolejna rzecz, wystąpiliśmy też do związków i Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Solidarność o wyrażenie opinii, co jest potrzebne i zgodne z przepisami w zakresie likwidacji placówki. Opinii jeszcze nie mamy, gdyż związki mają na to 30 dni, czyli przed kolejnym drugim czytaniem opinia związków powinna już wystąpić. Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze podlegają kontroli. To nie jest tak, że kontroli podlegała tylko i podlega tylko i wyłącznie placówka przy ulicy Naczelnej 12. Wszystkie podlegają kontroli wojewody. Wszystkie mają wpis do rejestru wojewody
czyli wszystkie istniejące placówki na terenie miasta mają standard, spełniają standard i nigdzie nie jest tak, że standard nie jest dochowany. Inaczej nie mielibyśmy wpisu, nie mielibyśmy zgody, a zresztą jest to opieka nad dziećmi, wychowanie, zastępujemy niewydolone rodziny, więc to bezpieczeństwo jest zachowane, a wskaźnik zatrudnienia wychowawców, który był do tej pory obowiązujący, 1 na 14, dwóch w nocy wychowawca plus pomoc jest dalej dochowywany, pomimo że rozporządzenie stare o tym wskaźniku już nie obowiązuje i o tym nie mówi. Jednak zdrowy rozsądek i odpowiedzialność dyrektorów, szefów, to jest bezpieczeństwo dzieci, to jest odpowiedzialność i oni ponoszą za to, są świadomi i zapewniają tę opiekę. Drodzy Państwo, czy jest to opieka 8-godzinna, czy jest to opieka 12-godzinna, decydują o tym dyrektorzy, ale bez skadroni. Nie ma tak, że są tam, jest kadra, która chce pracować w systemie 12 godzin, jest kadra, która chce pracować tylko 8 godzin. Ja zaznaczę jeszcze jedno, że karta nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych traci swoją ważność z dniem 31 grudnia 2013. Czyli wszyscy zatrudnieni w placówkach staną się osobami zatrudnionymi na kartę. Koszt, który jest podany, 5700 uzasadnieniu, jest kosztem prawdziwym, właściwym i taki jest ogłoszony, opublikowany w zarządzeniu pana prezydenta i opublikowany w dzienniku urzędowym wojewody małopolskiego, co jest corocznym obowiązkiem. Jest ten koszt prawdziwy. Oczywiście koszt utrzymania dziecka w placówkach się zmniejszy dopiero w roku 2014, kiedy wszyscy będą zatrudnieni na podstawie projektu, ale też zaznaczam jedno, drodzy Państwo, że my przekształcając, reformując system opieki nad dzieckiem w Krakowie, realizujemy uchwałę z roku 2001, która mówiła o przekształcaniu dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe kameralne formy pomocy. I tak jak na Komisji Rodziny w piątek przekazywałam, zostały nam 3 placówki, które mają więcej niż 14 dzieci. Czyli jesteśmy w 80%, czyli więcej niż połowa drogi jest za nami. W placówce przy ulicy Gertrudy do tej pory mieścił się rodzinny dom, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, która zmieniła adres i w tym momencie wykorzystywany jest ten obiekt, gdy dalej na opiekę nad dzieckiem. Jest wyremontowany ze środków sponsorów, nie dołożyliśmy żadnej złotówki, a remont polega na zmianie podłogi, nowej armaturze i wydziałkowaniu. Przebywa tam 14 dzieci. Dlaczego przebywała 8? Maksymalna liczba dzieci w rodzinnym domu to 14, to 8 plus rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka. Dzisiaj tam nie ma rodziny, dzisiaj przychodzą wychowawcy i pracują na zmianę. Nieprawdą jest, że nie ma specjalistów. Specjalista jest w centrum administracyjnym, czyli w danym domu dziecka numer 1. Jest psycholog, są wychowawcy, jest pedagog. Oni są na potrzeby wszystkich 5 małych kameralnych form opieki. Standard jest utrzymany. Proszę Państwa, w każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej dzieci są z zaburzeniami emocji, z zaburzeniami zachowania. Nie ma dzieci grzecznych, które przebywają w placówkach. Albo nie realizują obowiązku szkolnego, albo rodzice są niewydolni postanowieniem sądu, umieszczani są w placówkach, a my jedynie albo aż realizujemy to postanowienie sądu, wydając decyzję, czyli skierowanie do konkretnej placówki. W każdej placówce jest psycholog. W każdej placówce jest wsparcie, jeśli potrzeba, korzystanie z poradnictwa zewnętrznego, co wcale nie jest zakazane. Przecież są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, są ośrodki poradnictwa i terapii, są ośrodki, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem, bo to nie placówka zapewnia całość. Tak jak nam, my też nie mamy dobra pomocy społecznej lekarzy, bo to są domy tak otwarte, jak my w środowisku mieszkających. Mają gwarancję korzystania.
świadczeń na zewnątrz też. Wracając do przeznaczenia budynku przy ulicy Naczelnej 12, w uzasadnieniu napisaliśmy przeznaczenie na cele pomocy społecznej. Nie ma tam żadnych podtekstów. Planowana jest przeniesienie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, bo taki rodzaj placówki w systemie opieki zastępczej według starej ustawy o pomocy i nowej ustawy funkcjonuje. Takie są plany. Koszt w tamtej placówce, jeśli już przywołuję, jest dużo wyższy. Tutaj w jednym budynku pozwoli na racjonalizację wydatków w zakresie rodzicielstwa zastępczego opieki zastępczej. Jeśli na któreś pytań nie odpowiedziałam, to pewnie staram się zapisywać wszystkie pytania i uwagi. Odpowiem Państwu po raz kolejny. Aha, jeszcze jedna. Informacja myślę, że też ważna. Podczas spotkania lipcowego rzeczywiście część kadry zdecydowała się, rozmawiała z panią dyrektor, gdzie przebywają teraz dzieci przy ulicy Garkury, bo tam otwierały się nowe miejsca pracy w związku ze zmianą. Ale też padły z moich ust i wykonałam to wobec obietnicy, którą złożyłam pracownikom, wystąpiliśmy do placówek opiekuńczo-wychowawczych wszystkich i do podmiotów prowadzących niepubliczne. Jeżeli zwalnia się jakiekolwiek miejsce, ktoś odchodzi na emeryturę, na rentę, ktoś idzie na urlop dla poratowania zdrowia, jeśli jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela. Jeśli jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, pierwszeństwo na zastępstwo. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest umowa na zastępstwo, ale to jest oferta dla tych osób, aby mogły go wykorzystać. Drodzy Państwo, podobna sytuacja była przy likwidacji Chmielowskiego. Dostali Państwo propozycję przyjścia i znalezienia miejsca pracy w MOPS-ie na stanowisku koordynatora. To było nowe stanowisko w związku z wejściem ustawy o opiece zastępczej. Zgłosiły się do nas trzy osoby, podjęły zatrudnienie, są zadowolone. Pozostałe osoby otrzymały odprawy. Dzisiaj wiem, skądinąd się te osoby szukają pracy. Po tym półrocznym okresie, ale wybrały jedną z dróg, którą została im przedstawiona. Mogły, nie chciały, szukały pewnie innego zatrudnienia. Teraz, na dniu dzisiejszym, inne oferty pracy nie mam, co nie znaczy, że może gdzieś wolne miejsce znaleźć, ale ja nie mam informacji o zwalnianych pracownicy, sami zostali zobowiązani do szukania, a ja przekazałam te informacje dyrektorom placówek i szefom stowarzyszeń organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia na zakresowym finansowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor Trzanowskiej. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Pani dyrektor na Fatena. Najpierw o tym, 24 dzieci, a na emeryturze mieści się 14, to co z dziesiątką? No tak, 30 do 30 jest, 24 obecnie i pani dyrektor powiedziała, że 14. Powiem tak, mam wielki dyskomfort w tej chwili, proszę Państwa. Projekt uchwały o likwidacji domu dziecka mówi tylko o tym, ile pieniędzy kosztuje, gdzie dzieci przenosimy. Pani dyrektor używa sformułowania, że na spotkaniu z pracownikami była mowa o likwidacji placówki, mówienie, co robimy z dziećmi, tak jak to były przedmioty. Tym bardziej, jeżeli to są dzieci z domu dziecka, to nie kto inny, jak Rada Miasta Krakowa, musi zadbać o ich codzienny byt. A my w projekcie tej uchwały o likwidacji domu dziecka nie mamy ani słowa, dlaczego tak robimy. A dlaczego? To powinno wynikać z pytania, jaka będzie korzyść dla dzieci. Robimy, bo dbamy o dzieci i dlatego proponujemy Państwu radnym takie rozwiązanie. Przeniesienie, bo likwidacja, bo i tak dalej, i tak dalej. Mniejsze, większe. Przypominam, że uchwała Rady Miasta, na którą pani dyrektor się powołuje, znaczy nie przypominam, tylko śmiem stwierdzić, że ona, ta uchwała mówiła, że miasto Kraków ma zmierzać, abyśmy mieli rodzinne domy dziecka, a nie te instytucjonalne. A zatem to nie ma polegać na tym, że likwidujemy albo robimy w innym miejscu, taki sam,
dom dziecka na takich samych zasadach, chociaż nie na takich samych zasadach, bo od pani tu dowiedzieliśmy się, że bez opieki, że może być każda, no według mnie nie każda może być, bo żeby iść do specjalisty trzeba mieć pieniądze, albo trzeba mieć zgodę, żeby te pieniądze wydać, to nie jest takie proste w przypadku instytucji miejskiej. Dlatego wyrażam taką swoją dezaprobatę w ogóle do sposobu procedowania takich zmian. Dziękuję. To był drugi głos i drugi głos również, proszę powiedzieć, że to jest drugie zadanie głosu. Bardzo proszę, pan Dominik Jaszkowiec. Szanowni Państwo, no to przykład tej uchwały, na przykładzie tej uchwały widać wyraźnie graficzne są uzasadnienia, jak standardowo i prosto są opisywane rzeczy. Szkoda, że praktycznie nie znalazły się, wiedza się szczegółowa informacja o przeznaczeniu budynku B, o losie dzieci i pracowników, które będą przenoszeni, stracą pracę z tego rozwiązania tego rozwiązania. Ja inne pytanie, pani tutaj jak powiedziała o dość bliskich planach odnośnie tego budynku, odnośnie tego przeznaczenia tego budynku po likwidacji domu dziecka, dlatego że zwróciliście do mnie Rady Dziedzicy Trzeciej z taką propozycją, aby do tego budynku przenieść siedzibę dzielnicy trzeciej, która mieści się obecnie w jednym pomieszczeniu o wielkości około 32-8 metrów kwadratowych. W związku z tym jest pytanie takie, czy byłaby możliwość pomieszczenia się tam tej dzielnicy. O to mnie proszono, żeby takie pytanie zadać i z tą kwestią byłeś powiedzieć, że od kilku lat już Rada Dzielnicy poszukuje nowej lokalizacji budynku gminy. Natomiast druga rzecz, też którą pani dyrektor prosiła, aby pani dyrektor się spotkała tutaj z paniami, które są pracownikami domu dziecka i wyjaśniła w sposób maksymalnie szczegółowy te wszystkie złożone kwestie i rozwiała te wątpliwości, które przyszły. No, ja bym jednak oczekiwał, że gmina nasza będzie bardziej pomocna w stosunku do osób, które są zwalniane. Oczywiście mamy świadomość, że jest to konieczne i mamy świadomość, że takie procesy muszą zachodzić. Niektóre są uwarunkowane ustawowo, inne są uwarunkowane kryzysem finansowym. Niemniej jednak mam pewien niesmak z tytułu tego, że po raz kolejny zostawiamy pracowników naszego miasta, zatrudnionych przez nasze miasto, samym sobie. Nawet nie proponujemy im systemu szkoleń, czy systemu przekwalifikowania ich na inne zawody. Na każdym sobie na rynku pracy po prostu poradzili. I to źle wróży, kolejnym uchwałom, które będą tutaj procedowane w tym zakresie, no bo kiedyś Wysoka Rada może stracić możliwość i przestać tego typu projektu uchwalać. Także mniej lakonicznych uzasadnień i więcej dbania o ludzi. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze prosiła mnie pani Monika Cnota, ale to bardzo proszę, a potem dosłownie krótko, bo szanujemy swój czas i trzymajmy się dyscypliny. Proszę Państwa, może Państwo nie wiecie, jak powiem. 14 dzieci, jeden wychowawca przez 12 godzin. Sytuacje są różne, czasem naprawdę bardzo kryzysowe. Ja tutaj Pani dziękuję za wypowiedź, bo pewnie wypowiada się Pani jako matka i wyobraża sobie Pani sprawowanie opieki nad 14 dzieci. Bywają sytuacje, że panowie przychodzą pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków odurzających. Bywają sytuacje naprawdę agresywne. Takim dzieckiem trzeba się zająć, wezwać pogotowie i jeżeli jest nieletnie, pojechać z nim, tak? Pod czyją opieką pozostałe dzieci. To samo dotyczy dyżurów nocnych. Nie jest dla mnie prawdą, pani dyrektor, z pełnym szacunkiem, że rzeczywiście tam zapewnia się opiekę specjalistów. Rzeczywiście jest psycholog na ulicy Krupniczej, proszę Państwa. Kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa, wychowawca dyżurujący pozostawia dzieci, czy bierze je ze sobą i idzie pomóc do takiego specjalisty? Czy taki specjalista przyjeżdża z domu i udziela tej pomocy, nie wiem, po godzinie czy po dwóch, bo pewnie tyle będzie dojeżdżał do pracy? U nas to było wszystko na miejscu. Nie sądzę, że domy dziecka są złe. Na pewno trzeba je przekształcać i trzeba je likwidować, ale trzeba to robić z głową na karku. Natomiast ta likwidacja nie jest przemyślana. Zapraszam na ulicę Naczelną 12. Rzeczywiście ogromny, piękny, duży ogród, gdzie ta młodzież miała możliwość wyładowania swojej energii. Dochodzą do nas głosy z ulicy Gertrudy,
że już pojawiają się kłopoty wychowawcze, co było wiadomo, bo przeszły tam dzieci naprawdę trudne. Nie ma wsparcia, nie ma dla nich żadnej oferty dotyczącej wypoczynku, spędzania czasu wolnego. Będzie je przyciągał dworzec, będą je przyciągały galerie. Uważam, że będzie to sprzyjało tylko narastaniu problemów wychowawczych. Być może dojdzie do jakiejś strategii i nie wiem, kto za to będzie odpowiadał. Pani mówi, że pani dyrektor domu dziecka numer jeden. Pewnie tak, pewnie wychowawca, który w danym dniu ma dyżurze, świadomie decydował się na przejście, na sprawowanie takiej opieki. Powierzam los tego domu, naprawdę pięknego budynku, pięknego terenu, który od razu służy dzieciom, powierzam w Państwa ręce. Jestem zażenowana przetargami, jakie zaczynają się czynić wokół tego terenu. Przypominam tylko, że decyzją Caritas teren miał być przeznaczony na rzecz dzieci i tego bym chciała w imieniu pracowników i w imieniu dzieci, aby został za dzieci. Jasne. Dziękuję pani bardzo. Pani dyrektor pewnie jeszcze będzie chciała się do tych głosów dziękować. Zapraszam zatem. Szanowni Państwo, 24 dzieci, które przebywały w placówce, znalazły miejsce. 18 do placówki przygrupniczej, podaje adres, z tego 14 Gertrudy, czwórka do innych grup mieszkaniowych będących w zarządzie Krupniczej. Dwoje dzieci do placówki przy ulicy Kąpielowej, mała grupa kameralna 14-osobowa. Jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej. Jedno do placówki przy ulicy Lucianej, kolejne do na ulicę Parkową, tam gdzie specjalistyczna placówka dla dzieci z zaburzeniami, z emocjami i zachowania. I jedno do ulicy na osiedle szkolne 27. To jest 24 dzieci, pełna liczba. Szanowni Państwo, nigdy nie jest tak w żadnej placówce, żeby MOPS, sąd, ktokolwiek inny decydował o losie dziecka. Zgodnie z przepisami, ale też ze zdrowym rozsądkiem, to nikt inny dzieci nie zna bardziej niż wychowawcy, którzy zajmują się dziećmi. Raz na pół roku, nie rzadziej niż raz na pół roku, a może być częściej, odbywają się tak zwane zespoły do spraw okresowej oceny zachowania dziecka. I cóż, w skład tego zespołu wchodzą wychowawcy, dyrektor placówki, pracownik socjalny ze środowiska, może być zaproszony przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, może być zaproszony przedstawiciel PCPR-u, czyli w naszym przypadku to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator sądowy, policja, pedagog ze szkoły lub wychowawca, czyli krąg tych osób jest duży. Na takim zespole do spraw okresowej oceny dziecka omawiana jest sytuacja rodzinna dziecka, ale nie tylko rodzinna dziecka, ale też jego postępy w zachowaniu, jego zmiana zachowania na in minus lub in plus, bo są i takie, jego postępy w nauce, jego wzrastanie w grupie, takie są przepisy, musimy to robić. I ten zespół wnioskuje na spotkaniu, co z danym dzieckiem powinniśmy dalej robić. Czy to dziecko powraca do rodziny biologicznej, bo rokuje poprawę, rodzina zmieniła swoje zachowanie, sąd takie postanowienie wyda, czy też dziecko niestety trzeba wystąpić do sądu o przekierowanie, wydanie postanowienia do placówki resocjalizacyjnej, czyli gorszej, na bardziej zdemoralizowanej, bo takie sytuacje też się zdarzają. Są takie sytuacje, że dzieci idą do rodzin adopcyjnych, rzadkie wśród starszych dzieci, ale się zdarzają, do rodzin zastępczych, w przypadku z kolei dzieci starszych. Też się rzadkie takie sytuacje zdarzają, bo ja Państwu jeszcze jestem winna, myślę, że zmienię ustawę jedną informację, że przestajemy kierować dzieci do lat 10 do domów dziecka, tych klasycznych, tradycyjnych. Dzieci do lat 10 mają być kierowane do rodzinnej opieki zastępczej typu rodzinnego, czyli do rodzin zastępczych i do rodzinnych domów dziecka. Jeszcze odniosę się do wypowiedzi pani radnej Pateny, dlaczego nie przekierowujemy tych dzieci do rodzinnych domów dziecka. Po zmianie ustawy od 1 stycznia, która niestety wprowadziła więcej złego niż dobrego, to po raz kolejny powtarzam, mamy
rodzinne domy dziecka i mamy placówki placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Na pozór żadna różnica, bo do tej pory mieliśmy tylko rodzinne domy dziecka. Był termin 7 dni od wejścia w życie ustawy, gdzie, czyli do 7 stycznia, gdzie podmioty prowadzące rodzinne domy dziecka, mówię starym słownictwem, miały określić, czy chcą być placówkami, czy chcą być rodzinami, rodzinnymi domami dziecka. Z 14 rodzinnych domów dziecka starej ustawy 3 podmioty powiedziały, chcemy być rodzinnymi domami, podmioty, bo były to organizacje pozarządowe, dzisiaj mamy umowy z osobami fizycznymi, z rodzinami. Resztę zostało placówkami. Niby nie ma żadnej różnicy. Nie ma też, drodzy Państwo, chętnych do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. W ubiegłym roku otworzyliśmy jeden, w roku bieżącym w maju jeden rodzinny dom dziecka. Konkretnie placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Nie ma chętnych. Pomimo zachęt, pomimo monitów, pomimo artykułów, pomimo audycji, nie ma chętnych na prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej. Nie ma. Ani na pogotowia rodzinne, ani na rodziny zawodowe, niespokrewnione, ani na zawodowe, ani na spokrewnione, ani na rodzinne domy dziecka. Nie ma. Jest to ciężka praca, ale przepisy nowej ustawy wprowadziły to, że musimy zmniejszać, ograniczać grupy w domach dziecka do 14 i czeka nas to jeszcze tylko i wyłącznie albo aż w 3 placówkach. Mamy to zrobić do 2020 roku. A propos lakonicznego uzasadnienia, mogę poczuć się w piersi, proszę Państwa, wezmę Państwa uwagi, mówię nie ja fizycznie, tylko weźmiemy Państwa uwagi do serca i te uzasadnienia będą bogatsze, bo być może nie musiałabym dzisiaj tyle mówić i odpowiadać na pytania, żeby było uzasadnienie bardziej szczegółowe. To, drodzy Państwo, biorę do serca głęboko w imieniu MOPS-u, nie w imieniu własnym, w imieniu MOPS-u, a MOPS tutaj reprezentuje. Jestem gotowa, otwarta na spotkanie z przedstawicielami, pracownikami Domu Pomocy Społecznej. Możemy konkretnie dzisiaj, umówię się, podjadę do Państwa. Jest to moim obowiązkiem, staram się z tego wywiązywać tak jak potrafię. Dziękuję bardzo. W zasadzie to już trzeci głos Pani Radna. Ja jednak bym chciał skończyć procedowanie tego. No proszę krótko, a wodzę, ale dosłownie. Pani dyrektor zechciałaby zorganizować na przykład przyszłą środę, bo jest sesyjna, taką możliwość objazdu po tych placówkach. Czyli ci radni, którzy chcą, dostaniemy zapytanie od biura rady, żeby mieli możliwość w grupie zobaczyć i Gertrudy, i naczelną, i żebyśmy mogli się stosunkować do tego. A pana przewodniczącego bym w takiej sytuacji prosiła o dłuższy termin poprawy poza środę. Dziękuję. Proszę. Przepraszam, nie jestem władna i nie mogę odnieść się do wniosku w sprawie siedziby dzielnicy numer 3, ale ten temat zostawiam otwarty, a nie zamknięty. Nie mogę na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć, pan, bo nie znam się. Tak, dziękuję. Pan radny Stanisław Ziemba, przewodniczący komisji, bardzo proszę. A to pani trzecia, to wybaczcie, nie możemy tutaj komisji bez przerwy, tylko kolejni. Bo jednak to jest poważna instytucja, potrzebujemy to w sposób... Panie Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rodziny. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie. Nie dlatego, że to jest wszystko tak wspaniale, ale to jest lepiej. Lepiej dla dzieci. Naprawdę. Ja nie mówię o kosztach, bo pani dyrektor powiedziała, przepraszam, chciałem wyjść, gdzie koszt na jednego dziecka na ulicy Naczelnej, w którym no, jest wszystko, prąd, woda, gaz, jest ponad 5 tysięcy, w domach rodzinnych jest w granicach 2 tysięcy, w tych innych placówkach i zastępczych jest coś ponad 2000, to zależy też od skali no i ile dzieci i tak dalej. Proszę Państwa,
Od 1994 roku jestem przewodniczącym Komisji Rodziny i sprawy domów dziecka, tych tak zwanych klasycznych, ani chciałbym ujmować, ani dodawać, ale domu dziecka, tym z dawnych lat jest tak. W piątek pani idą z pracy do domu. Śniadanie na dzwonek, obiad na dzwonek, kolacja i tak dalej. To wszystko, co robi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jest moim zdaniem, przepraszam za takie określenie, bo Państwo też mają swoje zdanie, robi w miarę najwięcej, ile może. I ta sprawa przekształcenia placówek, ja będę za tym, a sami Państwo wiecie, że z młodzieżą, z dziećmi pracuję od zawsze. I wiem, jak się zachowują, wiem, jak się zachowują na wakacjach z domów dziecka, z tych klasycznych. Jeżeli cokolwiek da się zrobić, to co inni obsługamy, że my nie dopatrzyli dla tych dzieci i szukajmy rozwiązania. Wybaczcie mi Państwo jedną taką refleksję z ubiegłego roku z Kolonii. Miałem 5 dzieci w domu dziecka z Niemiec. Czytam, prawda, prezentację grup, to, prawda, i potem częstowana była kierowniczka banana. No, kupili banany, prawda, dwie paczki, ciach po jednemu. Akurat padł banan mały, może najmniejszy, jednemu chłopakowi do domu dziecka. Te dzieci już się zaczęły śmiać. Zaczęły się mówić, no i już nie tak. To jest takie samo, bardziej obrona, prawda, tyle tutaj skrzywdzi. Jak rondną, które ma wrażenie, tym bananem, piarę zaczął deptać, płakać, też kłamić, tu wcale nie to nam dobrze. Prawda, to są takie postawy. Ci dzieci kiedyś, no, młodzieżą, będą może radnymi. Pewno za taki mi wywód. Posłami, jak się im nie wykaże, nie poda się ręki, nie zrobi gestu, to oni nam kiedyś się odpłacą. Ale przepraszam, za to mój taki wywód. Ja wiem, że to, co robi MOP w tej chwili, to robi najwięcej, ile może. I jeżeli by się postaralibyśmy się, nie wiem, te małżeństwa, żeby tworzyli jakieś małżeństwa, które można powiedzieć, tworzyli rodzinne domy dziecka, byłoby to wspaniale. Znaczy, może nie wspaniale, byłoby to na tyle dobrze, żeby te dzieci poczuły ciepło rodzinne. Ja nie chcę rozumieć tego systemu, tego wszystkiego, bo to nie o to chodzi. Zróbmy to, co możemy. I przepraszam, panie przewodniczący, za dość długi. Dziękuję za ten wywód, ale był on potrzebny, bo przypomniałem decyzję, znaczy opinię Komisji Rodziny. Bo była ona jednomyślna, więc dlatego też było to potrzebne. Proszę Państwa, stwierdzam, że rada odbyła się o przeczytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam zgodnie z życzeniami, również przedłużam ten termin. Termin badania autopoprawek na dzień 8 października 2012, a termin zgłaszania poprawek na dzień ostateczny na dzień 9 października 2012, godzina 15. Często są to sprawy trudne, zdajemy sobie sprawę. Na pewno ta dyskusja dzisiaj pogarciła naszą wiedzę w tym zakresie, ale pamiętajmy również, że i takie trudne decyzje musimy podjąć. Dziękuję Państwu.